Podcast Geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wypowiedzi Radosława Sikorskiego na łamach brytyjskich mediów na temat tego, że Polska jego zdaniem powinna zestrzeliwać nadlatujące rosyjskie pociski. Pytanie, czy jest to kolejny kamyczek do wciągnięcia Polski, uwikłania Polski w wojnę na Ukrainie. Kolejny temat to jest... Wniosek Turcji o przystąpienie do grupy BRICS. Bardzo ważny. Krok pokazujący, że członek NATO, bardzo istotny członek NATO z dużą armią, chce członkostwa w bloku, który jest alternatywą wobec kolektywnego Zachodu. Powraca temat skrzynki Dworczyka, skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Pojawiają się kolejne maile, w tym bardzo ciekawa korespondencja pokazująca kulisy negocjacji z Amerykanami, pokazująca jak przedmiotowo Polska jest traktowana przez USA. Bardzo ważny, bardzo ważny temat. Wreszcie wybory, wybory do parlamentów lokalnych we, wschod we wschodnich Niemczech. Sukces AFD w Turingi i powracające pytanie, czy AFD chce rewizji granic chce rewizji granicy konkretnie polsko-niemieckiej, czy chce rewizji układów poczdamskich. Kolejne pytanie, czy koncepcja Mytel Europy to jest tylko zamierzchła przeszłość i nic nieznacząca już dzisiaj koncepcja, czy wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z renesansem koncepcji Mytel Europy we współczesnych Niemczech. Wzrasta narracja prowojenna w Polsce to nic nowego, ale pojawiają się coraz ostrzejsze tytuły prasowe, w tym w kontekście Właśnie, na przykład Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2024 mamy wprost sugerowanie, że powsta mają powstawać w Polsce drony, które mają być użyte nawet w atakach na Moskwę. Tym, tym zajmiemy się na sam koniec dzisiejszego odcinka, a zwieńczeniem będzie kuriozalne, wręcz oświadczenie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, mówiące o tym, że tak naprawdę 26 sierpnia bieżącego roku żadnego rosyjskiego drona nad Polską nie było. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam do komentowania, do udostępniania tego filmu, do lajkowania, do wspierania kanału i przechodzimy do pierwszego tematu. W miniony poniedziałek, 2 września 2024 roku, w brytyjskim dzienniku Financial Times ukazał się wywiad z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wywiad niezwykle kontrowersyjny, głośny, który wywołał także falę oburzenia w wielu krajach członkowskich NATO. Wielu polityków zaczęło się odcinać od słów Sikorskiego, mówiąc, że idą one zbyt daleko. Na no co powiedział Radosław Sikorski? Krótko mówiąc, powiedział, że Polska zdaniem szefa polskiej dyplomacji ma obowiązek zestrzeliwać nadlatujące rosyjskie pociski i to zestrzeliwać je zanim wejdą w polską przestrzeń powietrzną i to jest bardzo bardzo istotne. Tutaj Sikorski szeroko się rozwodził nad tym, że Polska ma obowiązek zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom no. Co jest skądinąd prawdą. Pytanie tylko, czy przechwytywanie pocisków rosyjskich nad ukraińskim terytorium nie jest krokiem, który może przybliżyć wejście NATO i Polski do wojny z Rosją. Krótko mówiąc, w moim głębokim przekonaniu, tego typu działania mogą prowadzić do uwikłania. Sojuszu Północnoatlantyckiego i samej przede wszystkim Polski w wojnę na Ukrainie. Co do tego nie ma większych wątpliwości. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę także z tych głosów, które pojawiły się już po tym wywiadzie w brytyjskim dzienniku, chociażby Jensa Stoltenberga, który jest przecież uznawany w NATO za swego rodzaju jastrzębia, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. No tutaj Stoltenberg wykazał daleko idącą powściągliwość, mówiąc najdelikatniej, jak się tylko da, wobec słów Sikorskiego. No niestety, tego typu, tego typu wypowiedzi, które. Przykładem jest oczywiście ten wywiad Sikorskiego dla, dla brytyjskiego Financial Timesa, pokazują, że Polska jest bardzo mocno nadgorliwa w relacjach z Rosją, czy w tej właśnie takiej strategii Jastrzębia. Polska ewidentnie wychodzi przed szereg, Polska ewidentnie. Eskaluje napięcie takie werbalne, jeśli o to chodzi. Natomiast pozostałe państwa, dobrym przykładem są Niemcy, wykazują tutaj, tak jak powiedziałem, powściągliwość i to od samego początku tej nowej odsłony wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 roku. No i musimy sobie zdawać sprawę, że ta cała eskalacja werbalna, ta słowna, pisemna. Czy to w postaci wpisów w mediach społecznościowych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, czy wreszcie szefa polskiej dyplomacji, no, absolutnie nie koresponduje z tymi trendami, które są dzisiaj w NATO. Trudno będzie odciąć się Polsce od takiej, od, od takiej strategii. Powiedziałbym zderzaka strategicznego. Amerykanie niewątpliwie traktują Polskę jako zderzak strategiczny, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli zostaną przekroczone te słynne czerwone linie w relacjach NATO-Rosja, to spora część państw natowskich, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że państwa takie jak Niemcy odetną się od Polski. Powiedzą, że to Polska prowadziła awanturniczą politykę, Polska prowadziła politykę nieodpowiedzialną, Polska eskalowała napięcie i w związku z tym nie może być wypełniony artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Niestety w mojej głębokim przekonaniu tego typu wypowiedzi, jak ta Radosława Sikorskiego z 2 września, dają argumenty Niemcom, innym także państwom członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby w razie eskalacji konfliktu, aby w razie eskalacji także ewentualnie przeniesienia się tego konfliktu na kraje członkowskie NATO, bardzo mocno ograniczyły swoją pomoc. Powiemy doskonale, że traktat, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego nie reguluje dokładnie, jakiej pomocy mają sojusznicy udzielić państwu napadniętemu, państwu właśnie będącego w jakimś konflikcie zbrojnym z państwem spoza NATO. I to jest niestety bardzo, bardzo duży, duży problem. Jeszcze większym problemem jest to, że Sikorski naciskał na to prawo do zestrzeliwania. I samolot, i, i pocisków, i bezzałogowych statków powietrznych po tym, jak nastąpi, jak rzekomy, rzekomy, domniemany rosyjski dron miał 26 sierpnia bieżącego roku wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. No To wszystko okazało się nieprawdą. Nie było żadnego drona, ani rosyjskiego, ani żadnego innego. Całe te wszystkie poszukiwania, które widzieliśmy, to się okazało, okazało wielką pomyłką. no. Problem polega na tym, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo państwa polskiego, o wiarygodność państwa polskiego, wiarygodność polskiej dyplomacji, wiarygodność polskiego systemu obrony. To jest ogromna kompromitacja. Będę o tym mówił za chwilę. W dzisiejszym odcinku podam Państwu tutaj przekaz dowództwa operacyjnego, no, który jest kompromitujący. No, mówmy sobie szczerze, dzisiaj. Ta od, tak zwana otwarta komunikacja Ministerstwa Obrony Narodowej i wszystkich podległych struktur jest kompromitująca. To, co wyprawia Sztab Generalny w serwisie X na Twitterze, co referuje Państwu w podcaście geopolitycznym, to po prostu ośmiesza wojsko polskie, ośmiesza w moim głębokim przekonaniu w ogóle system obronny państwa polskiego, na no to, co zrobiło dowództwo operacyjne, to w jaki pokrętny sposób się tłumaczy z tej kompromitacji. No, też ja pokazuję, w którym miejscu jesteśmy. To, z jaką pewnością Sikorski dla brytyjskiego dziennika przekonywał o potrzebie zestrzeliwania właśnie tutaj dronów, pocisków nad obcym terytorium, zanim jeszcze wlecą w polską przestrzeń powietrzną, to też jest no, moim zdaniem mało poważne, biorąc pod uwagę fakt, że żadnego drona 26 sierpnia nie było. I i to niestety, tak jak powiedziałem, będzie się, będzie się to przekładać na... Także na wiarygodność Polski w samym sojuszu i w samej Unii Europejskiej, tym bardziej, że wielu polityków zachodnioeuropejskich już mówi wprost, że właśnie taka polityka, którą proponuje Polska, Polsk, rząd w Warszawie, rozmyje te czerwone linie, które dotyczą zachodniej interwencji i może skłonić Rosję do odwetu. A jeżeli może skłonić Rosję do odwetu, to wszystkie pozostałe państwa muszą się zastanowić, w jaki sposób miałyby zareagować. Moim zdaniem może tak być, że potraktują Polskę jako kozła ofiarową, jako państwo nieodpowiedzialne, które eskaluje właśnie napięcie w mediach społecznościowych przez wypowiedzi polityków, przez nieodpowiedzialną narrację, reaguje nieadekwatnie w stosunku do zagrożenia, reaguje na drona, którego nie było, i tak dalej, i tak dalej. No niestety polityka ostatnich nie tylko miesięcy, ale ostatnich lat nie czyni z państwa polskiego wiarygodnego. Partnera, solidnego partnera. No, pokazujemy się z takiej strony jako państwo. No właśnie, mocno, mocno nieodpowiedzialne. Turcja złożyła wniosek o przystąpienie do grupy BRICS, a właściwie do grupy BRICS. Bo oprócz tych pięciu państw, które są reprezentowane w akronimie, właśnie wywodzącym się z pierwszych liter, Nazw tych państw, anglojęzycznych nas tych państw, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. No, 1 stycznia bieżącego roku dołączyły do tej grupy Egipt, Etiopia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran. Natomiast, no, przy ewentualne przystąpienie Turcji byłoby bez wątpienia takim geostrategicznym game changerem, jak, jak mówią anglosasi. I to jest istotne właśnie w kontekście relacji Turcji z Anglosasami, z Wielką Brytanią i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Niewątpliwie dzisiaj grupa BRICS, jest grupą bardzo mocno powiedziałbym zmieniającą, rewolucjonizującą wręcz układ. Sił na arenie międzynarodowej. Mamy do czynienia z budową nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, zupełnie innej od tego, co znamy z tego okresu, który nazywany jest w stosunkach międzynarodowych, w geopolityce jednobiegunową chwilą tej hegemonii niekwestionowanej Stanów Zjednoczonych po roku 1991. No, ta jednobiegunowa chwila trwała stosunkowo niedługo, bo od końca. Od grudnia 1991 roku, od dekompozycji Związku Radzieckiego, do mniej więcej roku 2008, do, tej, do tego kryzysu gospodarczego, którego apogeum właśnie było w, 2000, było w 2008 roku. Zresztą konsekwencją tego wielkiego kryzysu była reorientacja amerykańskiej strategii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa ten słynny pivot na Pacyfik, czyli zwrot ku Azji, jak nazywała go Hillary Clinton i w ogóle administracja Baracka Obamy. 2011 rok to taka, takie oficjalne ogłoszenie tego zwrotu ku Azji, czyli zwiększenia tej strategicznej obecności amerykańskiej na obszarze, jak to mówią Amerykanie. Indopacyfiku. I niewątpliwie trzeba się tutaj bliżej przyjrzeć polityce tureckiej. Ja zrobiłem to oczywiście w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego. Wiemy, że Turcja już od dłuższego czasu czeka w przedpokoju do grupy BRICS. Mówiłem Państwu o koncepcji głębi strategicznej, o koncepcji błękitnej ojczyzny, o całej strategii polityki zagranicznej Ahmeta Davutolu i wreszcie samego Recepa Erdoana. Erdoan prowadzi taką politykę strategicznej, strategicznej autonomii względem Stanów Zjednoczonych i względem tak zwanego kolektywnego Zachodu. Trzeba mieć to jak najbardziej na uwadze. Już wcześniej zresztą to, to obserwowaliśmy po tym nieudanym puczu o którego zorganizowanie, a przynajmniej wspieranie Turcja, tureckie media, turecki establishment oskarżał Stany Zjednoczone, które zresztą udzielają gościny Fetulachowi Dilenowi, największemu opozycjoniście i największemu takiemu wrogowi właśnie ekipy Erdoana. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Turcja chce włączyć się w budowanie tej nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, Poza Zachodem, poza tą matrycą narzucaną przez kolektywny Zachód pod egidą Stanów Zjednoczonych. I też trzeba oczywiście zauważyć to, że Ankara jest bardzo mocno rozczarowana brakiem postępów, jeśli chodzi o starania dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Turcja również zmieniła swoją strategię względem Rosji, mimo że te kraje tradycyjnie od wielu set lat tak naprawdę rywalizują. Natomiast mimo tego, że Turcja rozpycha się łokciami, mówiąc językiem potocznym w Azji Środkowej, na Kaukazie Południowym, oczywiście także na morzu we, we, wschodnim, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, to faktem jest, że Turcja bardzo mocno postawiła na budowę świata wielobiegunowego, na włączenie się w policentryzację świata. No i biorąc chociażby to pod uwagę. I, i biorąc potencjał ludnościowy, potencjał demograficzny grupy BRICS, potencjał gospodarczy, no to trzeba powiedzieć, że Turcja prowadzi politykę wielowektorową. Niewątpliwie strategia polityki zagranicznej, strategia właśnie ta policentryczna jest. Czymś, co wpisuje się w strategię polityki wielowektorowej. Recep Erdoan od samego właściwie początku bardzo mocno postawił na tę strategię Achmeta Davutolu, głębi strategicznej, która zasadzała się na, budowę, na budowie także pewnej alternatywy wobec, wobec Zachodu. I to jest niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast co do samego członkostwa w Unii Europejskiej, to, to wiemy doskonale, że ono jest bardzo mgliste dla. Dla Turcji, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Przypomnę tylko, że od 1963 roku Turcja ma status członka stowarzyszonego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W 1987 roku Turcja złożyła wniosek o członkostwo. Już po przekształceniu się, po tych wszystkich przekształceniach EWG właśnie we Wspólnotę Europejską i w Unię Europejską, Turcja w 1999 roku, czyli w roku przystąpienia Polski do NATO, Turcja została Oficjalnie uznana za kandydata do Unii Europejskiej, ale te negocjacje właściwie się bardzo powoli toczyły, tak powoli, że, że rozpoczęły się dopiero w 2005 roku i te, ten postęp jest praktycznie bardzo niewielki. Tak naprawdę otwarto tam kilkanaście rozdziałów z 35, mówię o rozdziałach negocjacyjnych, i z tych zakończonych rozdziałów to jest właściwie jeden. Natomiast po tym nieudanym puczu, po tym nieudanym zamachu stanu, o którym wspomniałem, który się odbył w 2016 roku, po odwecie Erdoana na swoich przeciwnikach politycznych, te negocjacje zostały zamrożone. I praktycznie od 2016 roku żaden z nowych rozdziałów negocjacyjnych nie został ponownie otworzony. To pokazuje, że Turcja po prostu jest traktowana bardzo, ale to bardzo niechętnie, jako właściwie taka persona non grata kraj niemile widziany w tym przypadku w Unii Europejskiej. No ale. Turcja oczywiście ma alternatywy, prowadzi politykę wielowektorową, prowadzi politykę dywersyfikacji politycznej, dywersyfikacji gospodarczej. No z dużymi sukcesami. Trzeba jasno to powiedzieć, patrząc chociażby na dywersyfikację energetyczną, na tę umowę energetyczną podpisaną z Libią, na wydobycie gazu we wschodnim basenie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, patrząc na politykę na Kaukazie Południowym, patrząc na ekspansję tureckich firm budowlanych tureckiego sektora bankowego czy na Bałkach. Czy jeżeli chodzi o turecką budowlankę na w Azji Środkowej, patrząc na to, jak dzisiaj Turcja asertywnie działa w ramach NATO, no to jednak jest to polityka skuteczna. Erdoğan pokazuje, że polityka wielowektorowa w świecie policentryzującym się, świecie właśnie multipolarnym, jest, jest najlepszą odpowiedzią, jest najbardziej elastyczną odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się architektury bezpieczeństwa. Powraca temat skrzynki dworczyka, powraca temat maili, które członkowie przeszłego już rządu prawa i sprawiedliwości wymieniali między sobą, prywatnych maili, gdzie było wiele wrażliwych informacji. Na jednym z kanałów na Telegramie, kanale poufna rozmowa były publikowane, są do dziś publikowane właśnie te maile rzekomo właśnie ze skrzynki Michała Dworczyka, czy to są prawdziwe maile, czy nieprawdziwe. Miała się tym zająć prokuratura, prokuratura sąd, ABW it i tak dalej. Sprawa ciągnie się od wielu, wielu lat. Politycy właściwie nie zaprzeczają, że wiele z tych opublikowanych maili jest oryginalnych. A zatem no, coś jest na rzeczy. Samym skandalem już w ogóle jest to, czym, co komentowałem zresztą w podcaście geopolitycznym, że członkowie rządu, ludzie z bliskiego otoczenia premiera na prywatnych skrzynkach, Typu wirtualna Polska, Gmail i tak dalej, przekazują między sobą informacje wrażliwe. Czy informacje objęte klauzulą, czy informacje klauzulowane, klasyfikowane, objęte klauzulą, czy zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne, czy jeszcze wyżej klauzulami NATO, czy Unii Europejskiej, to jest kwestia do zbadania przez odpowiednie służby. Niemniej jednak już sama. Forma tej, tej korespondencji no, budzi grozę to w jak, w jak nieprofesjonalny sposób komunikują się współcześnie ludzie z rządzący Polską decydenci pokazuje, że no, ten, profesjonal, ten brak profesjonalizmu może być przede wszystkim wykorzystywany przez kraje i służby niekoniecznie przyjazne Polsce. A wiemy doskonale, że takie również są w ramach i Unii Europejskiej i NATO, przecież nie wszyscy w NATO i w Unii Europejskiej są przyjaciółmi, to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy formalnie sojusznikami, to, to nie, nie rodzą się w tych krajach różnego rodzaju tendencje, które są niebezpieczne dla państwa polskiego i które, a tego typu informacje podawane na tacy, jak właśnie maile w skrzynce Dworczyka, no, są oczywiście prezentem dla wrogów naszego kraju. Pojawiają się nowe, pojawiają się nowe informacje, wyciekają nowe, nowe maile, już media głównego nurtu podchwyciły to m.in. Maile od Tomasza Szatkowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO i tam pojawiły się szczegóły negocjacji w sprawie obecności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Nie będę Państwu przytaczał wszystkich tych maili, które się już pojawiły. One są dosyć łatwe do odszukania, natomiast chciałbym się skoncentrować na fragmencie jednego z tych, jednej z tych wiadomości. On jest niezwykle istotny. On pokazuje. Istotę rzeczy. Ja wielokrotnie Państwu mówiłem i przekazywałem te informacje, że Polska jest traktowana jako junior partner, jako wasal, jako narzędzie, jako przedmiot w polityce amerykańskiej, w amerykańskiej strate strategii w Eurazji, w amerykańskiej strategii wysuniętej obecności, w amerykańskiej strategii tak zwanego offshoringu, czyli mówiąc takim ludzkim językiem, wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami. No i ten mail potwierdza to. Potwierdza to. Będziecie Państwo widzieć ten fragment na, na swoich ekranach. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować ten fragment. To jest cytat. Wbrew ustaleniom Amerykanie chcą naszego wsparcia logistycznego i infrastrukturalnego, bez zobowiązań odnośnie charakteru i przewidywanego miejsca obecności. W ten sposób Polska może zamienić się w darmową stację benzynową i obszar treningowy dla Amerykanów bez jakichkolwiek zobowiązań z ich strony, za to z dużymi kosztami finansowymi i wizerunkowymi dla nas. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, to jest właściwie kwintesencja. Kwintesencja negocjacji polsko-amerykańskich to jest kwintesencja tego, w jaki sposób Polska jest traktowana przez Waszyngton jako obszar treningowy, jako darmowa stacja benzynowa, jako darmowy obszar logistyczny, bez konkretnych zobowiązań co do stałej obecności, co do konkretnej liczby brygad, skrzydeł lotnictwa taktycznego itd. itd. Przypomnę tylko słowa generała Bena Hodgesa, który wprost powiedział już kilka lat temu, że Amerykanie nie będą rozmieszczać, nie będą dyslokować, mówiąc językiem wojskowym, stałych baz z jednostkami uderzeniowymi, ze zgrupowaniami pancerno-zmechanizowanymi na terytorium Polski, ponieważ wiązałoby im to ręce w całej strategii globalnej. Amerykanie, zdaniem Hodgesa, muszą stosować strategię elastycznego reagowania, a biorąc pod uwagę fakt piwotu na Pacyfik, zwrotu ku Azji i z drugiej strony bardzo ścisłej, ścisł, ścisłego sojuszu z, z Izraelem, to jest jasne, że Europa jest traktowana trzeciorzędnie dzisiaj przez Stany Zjednoczone, Europa Wschodnia. Amerykanie stosują, tak jak powiedziałem, strategię offshore balancingu, wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami, rękami Ukraińców, być może w przyszłości będą chcieli także rękami Polaków. Już widać to te wszystkie naciski. Myślę, że też bardzo mocno obywatelom naszego kraju powinien uświadomić istotę rzeczy wywiad, którego udzielił prezydent Andrzej Duda w pociągu z Kijowa do Przemyśla, wracając z ostatniej rocznicy powstania państwa ukraińskiego. Gdzie dla e, pani redaktor Arlety Bojkę, dla kanału Zero udzielił tego wywiadu, gdzie powiedział wprost, że Polacy nawet nie zostali zaproszeni do stolika negocjacyjnego, jeśli chodzi o tę wymianę szpiegów w ankarze, tę słynną, największą po zimnej wojnie, wymianę szpiegów, więźniów sprawa Pablo Gonzaleza, Welpawła Rubcowa, prawda? Polska nie została w ogóle poproszona, nie została zaproszona. Nikt Polski nie pytał o, o zdanie. Wpłynęło po prostu polecenie od Amerykanów, należy wypuścić człowieka, któremu miano przedstawić akt oskarżenia. Trzeba było go wypuścić z aresztu. Na podstawie jakiej prawnej Żadnej na podstawie żądań Amerykanów. Proste. Mamy do czynienia po prostu z wasalizacją polityki zagranicznej państwa polskiego, zresztą nie tylko zagranicznej, względem Amerykanów, względem także korporacji ponadnarodowych, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. To widać, wiele przykładów można podawać. Będę się do tego zresztą jeszcze odnosił w podcaście geopolitycznym. I ten mail, ta. Ten nieprofesjonalizm, nie samego dworczyka, bo przecież jakąś pieczę, konkretną pieczę, powinna mieć nad, powinien mieć nad tym kontrwywiad. W jaki sposób komunikują się decydenci, najbliższe otoczenie premiera, urzędnicy kancelarii prezesa Rady Ministrów. To powinno być pod szczególnym nadzorem kontrwywiadu. Widać, że tego nie było. Nie wiem, jak jest obecnie, ale cała to, że w ogóle ta skrzynka dworczyka jest cały czas wykorzystywana do podgrzewania nastrojów, do wpływania na nastroje wśród elit politycznych państwa polskiego, no bardzo źle świadczy o osłonie kontrwywiadowczej, o działaniach na tym polu informacyjnym. Bardzo wiele mówi się na tematy właśnie bezpieczeństwa, dezinformacji, tego typu rzeczy, natomiast cały czas tak naprawdę ktoś tutaj reguluje temperaturę sporu politycznego. Tego typu sp sprawami, ale widać, że to na własne życzenie. Jeżeli politycy nie chcą korzystać z bezpiecznych kanałów komunikacji, tylko wykorzystują, no właśnie, jakieś skrzynki pocztowe na Gmailu, na wirtualnej Polsce, na tego typu hmm, podobnych także na otwartych komunikatorach no to się nie ma czemu dziwić natomiast tutaj jeżeli ten fragment maila jest prawdziwy to też pokazuje że wśród decydentów w Polsce istnieje świadomość co do przedmiotowej roli Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i zadziwia wręcz to że nie robią te elity kompletnie nic aby to zmienić nie robią kompletnie nic w celu dywersyfikacji politycznej, dywersyfikacji gospodarczej tylko jeszcze bardziej uzależniają Polskę od Stanów Zjednoczonych, od Niemiec, od Wielkiej Brytanii. 1 września bieżącego roku w niemieckich wschodnich landach odbyły się wybory do lokalnych parlamentów. W wyborach w Turyngii zwyciężyła AfD, Alternative für Deutschland, Alternatywa dla Niemiec. To pierwsze zwycięstwo tej partii w wyborach do Landtagu, zdobyła blisko 33% i aż 32 mandaty w 88 osobowym parlamencie. Druga była CDU, trzecia by, trzeci był związek Sary Wagenknecht, nowa formacja polityczna na niemieckiej scenie politycznej. Czwarta była Die Linke i stawkę zamykało SPD. Trzeba jasno powiedzieć, że to zwycięstwo AfD, to pierwsze zwycięstwo w wyborach do Landtagu, to niewątpliwie wotum nieufności dla rządu kanclerza Olafa Scholza, ale z drugiej strony to także pokazanie, jak bardzo rosną wpływy tej partii. Część establishmentu politycznego w Polsce bardzo życzliwie patrzy na AfD jako na partię antyimigrancką, jako na partię, która, która nie chce wspierania Ukrainy, natomiast zamyka oczy na. Retorykę geopolityczną liderów i zaplecza eksperckiego tej partii. Czyli na coś, na co ja zwracam uwagę od samego początku, kiedy AfD zaczęła być w ogóle zauważana i zaczęła odgrywać jakąkolwiek rolę polityczną w Niemczech. Ja od wielu, wielu lat bardzo uważnie obserwuję wzrost znaczenia tej partii, zapoznaję się z wypowiedziami polityków tej partii, ale także zaplecza eksperckiego. Zwracam uwagę na pojęcia, których używają. I myślę, że bardzo często lekceważona jest ta partia w Polsce z uwagi na to, że analitycy, którzy podejmują temat, czy w ogóle politycy, którzy komentują niemiecką scenę polityczną, nie do końca zdają sobie sprawę z reżimu kontrwywiadowczego, czy szerzej reżimu bezpieczeństwa wewnętrznego przyjętego w Niemczech. W Niemczech niezwykle trudno jest wprost artykułować poglądy o charakterze nawet nie tyle nacjonalistycznym, co szowinistycznym. Bardzo trudno odnosić się do kart historii Niemiec z lat 1933-1945 w innym stylu niż tylko mocno negatywnym. Natomiast niemieccy politycy do perfekcji opanowali sztukę takiego kamuflowania. Swojej retoryki politycznej, kamuflowania swojego prawdziwego programu politycznego. O tyle, o ile mówienie wprost o rewizji, o rewizji granic, o rewizjonizmie granic, o innym traktowaniu historii III, III Rzeszy, innym stosunku do trzeciej Rzeszy, no. Jest, jest trudne przy tym reżimie, właśnie kontrywiadowczym, to o tyle Niemcy do perfekcji opanowali taki, taką sztukę kamuflażu, sztukę kamuflażu politycznego. Widać to po niemieckiej polityce historycznej, jak inteligentnie jest robiona, jak inteligentnie, między wierszami są przemycane, jest przemycana narracja, że tak naprawdę to Niemcy nie są w pełni odpowiedzialne za ludobójstwo w okresie II wojny światowej, ale również są odpowiedzialne inne narody, że tak naprawdę to nie Niemcy, a naziści dokonali ludobójstwa, i tak dalej, i tak dalej. Widać, jak Niemcy krok po kroku zmieniają sposób myślenia nie tylko swojego społeczeństwa, ale także innych narodów w Europie. To jest metoda salami, to jest metoda powolnego gotowania żaby. Niemcy do perfekcji opanowali propagandę historyczną, Niemcy do perfekcji opanowali propagandę polityczną. Mówiąc o wspólnej Europie, Europie jako wspólnym domu, domu i tak dalej. Bardzo skrzętnie, bardzo skrupulatnie wykorzystują pozycję gospodarczą Niemiec w Unii Europejskiej, przekształcając Unię Europejską w narzędzie swojej polityki. Tak naprawdę, gdyby dobrać się z tej struktury cebuli, do samego jądra, do samego spodu, to tak, to, to w tym jądrze jest. Polityka mocarstwowa Niemiec, tam jest Weltmachtpolitik, tam jest polityka Niemiec jako potęgi światowej, tam jest koncepcja meteorol Europy, Europy Środkowej, tam jest po prostu polityka również rewizji granic. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, śledząc uważnie niemiecką scenę polityczną i to, co się dzieje dzisiaj w Niemczech. Warto zwrócić uwagę, że pięć lat temu została wznowiona bardzo ważna książka dla niemieckiej geopolityki, książka. Właściwie przemilczana w Polsce, a zwłaszcza to wznowienie zostało przemilczane w Polsce. To jest książka pod tytułem Mytel Europa, Europa Środkowa, niemieckiego geografa związanego z Wrocławskim Ośrodkiem Naukowym swego czasu, Józefa Parcza. Józef Parcz napisał najbardziej erudycyjną, najbardziej taką intelektualnie obudowaną. Książkę będącą właśnie przedstawieniem niemieckiej imperialistycznej koncepcji Metal Europy. I ta książka została wznowiona w Niemczech w 2019 roku. Pozwolę sobie dla Państwa specjalnie ją omówić, specjalnie ją zrecenzować w osobnym odcinku podcastu geopolitycznego. Ja już kilka lat temu recenzowałem. Znaczy, może nie tyle recenzowałem, co omawiałem koncepcję Metel Europy, przedstawiałem różne koncepcje, między innymi koncepcję Friedricha Naumana, najbardziej znaną w Polsce, ale to właśnie koncepcja Józefa Parcza jest najbardziej, powiedziałbym, intelektualnie obudowaną, dostarczającą różnych właśnie propagandowych test dla gospodarki, dla, gospodarki, dla polityki niemieckiej. Taką, powiedziałbym, pseudonaukową, pseudonaukowym udowodnieniem niemieckich żądań co do mytel Europy. No i myślę, że Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, jaką, jaką rolę Polska odgrywa w koncepcji Józefa Parcza. Koncepcja tej koncepcji Polska jest półperyfariami, jest montownią dla gospodarki niemieckiej, jest podwykonawcą, jest dostawcą taniej siły roboczej. Polska jest przedmiotowo traktowana. No i tu nie ma się co łudzić. cała koncepcja niemiecka energiwendę, transformacji energetycznej szybkiego zamykania kopalń na przykład w Polsce to jest koncepcja to jest realizacja koncepcji Józefa Parcza to jest realizacja koncepcji metel Europy i AfD Alternative für Deutschland jest partią w swoim jądrze nacjonalistyczną, wręcz szowinistyczną, nastawioną na rewizję granic, partią rewizjonistyczną, partią nacjonalistów, tak jak powiedziałem, niemieckich, a to niczego dobrego dla Polski absolutnie nie zwiastuje. Każdy, kto dzisiaj się łudzi, że retoryka antymigrancka, retoryka zaprzestania pomocy dla Ukrainy, to jest coś dobrego dla Polski, musi sobie zdawać sprawę, że za tym kryją się niemieccy narodowcy. Wiemy doskonale, że w Niemczech granica między nacjonalizmem a szowinizmem jest bardzo cienka. Bardzo cienka, bardzo płynnie Niemcy przechodzą od nacjonalizmu do szowinizmu, czego przykładem jest historia Niemiec, historia XX wieku. I wspieranie, legitymizowanie partii nacjonalistycznej w Niemczech nie leży. W żadnym wypadku w polskim interesie narodowym, w polskiej racji stanu, ponieważ Polska nie ma żadnych instrumentów do tego, aby powstrzymać rozwój niemieckiego nacjonalizmu. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda obecność aparatu państwowego Niemiec na terytorium Polski, ile ośrodków naukowych, ile ośrodków gospodarczych, ile fundacji politycznych Niemcy dzisiaj finansują na terytorium państwa polskiego, jak kształtują politykę historyczną, propagandę historyczną, rewizjonistyczną na terytorium naszego kraju, a jak wygląda Nasze oddziaływanie, nasza soft power na terytorium Niemiec. Wystarczy spojrzeć, jak aktywnie działa wywiad niemiecki, m.in. BND, ale przecież nie tylko. Także wywiad nie wojskowy niemiecki na terytorium Polski, a jak wygląda obecność polskich służb na terytorium Niemiec. Jak no. Nie muszę Państwu tego mówić. Widać, jak głęboko wpływa, sięgają wpływy niemieckie dzisiaj na terytorium państwa polskiego i każde do, dojście do władzy partii nacjonalistycznej, partii rewizjonistycznej w Niemczech jest niezwykle niekorzystne dla państwa polskiego. Każdy, kto nie chce tego widzieć, jest ignorantem, po prostu jest ignorantem politycznym. Przypomnę Państwu wypowiedź bardzo znaczącą wypowiedź Alice Weidel z czerwca dwa, 2023 roku. Rzeczniczka prasowa AFD, wspomniana przeze mnie właśnie Alice Weidel, opublikowała w mediach społecznościowych sondaż, z którego wynikało, że alternatywa dla Niemiec umacnia się, wzrasta jej popularność i tak Natomiast Alice Weidel powiedziała, napisała znaczące słowa, to jest cytat, zdecydowanie najsilniejsza siła w środkowych Niemczech ludzie chcą, by AfD wzięła na siebie odpowiedzialność polityczną. Koniec cytatu. Rzeczniczka prasowa AfD świadomie użyła geopolitycznego terminu: Metel Deutschland, Niemcy Środkowe, w odniesieniu do terytorium dawnego NRD, czyli Niepo Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W, w normalnej narracji politycznej. Ten obszar Drezno, Lipsk, prawda? Cały obszar dawnego NRD nazywany jest Ostdeutschland, Niemcami Wschodnimi. Natomiast politycy AfD konsekwentnie używają określenia Mitteldeutschland dla tego, określe, dla, dla tego obszaru, czyli Niemiec Środkowych. A jeżeli dawne, e, dawna NRD są, nie, jest Niemcami Środkowymi w tej retoryce, to co jest Niemcami Wschodnimi? Są Niemcy Zachodnie, Niemcy Środkowe i Niemcy Wschodnie. Ostdeutschland, Niemcy Wschodnie to nic innego jak to obecne te tereny należące do Polski. Pomorze, Ziemia Lubuska, Śląsk, Warmia Mazury. Czyli te, te, te terytoria, które zdaniem właśnie polityków AfD zostały utracone. I ta zawoalowana forma wyrażania strategii geopolitycznej. Jest oczywista dla każdego, kto rozumie niemiecką scenę polityczną, dla każdego, kto rozumie niemiecką myśl polityczną czy myśl geopolityczną. To jest jasne, że Niemcy nie są w stanie dzisiaj przy tym reżimie bezpieczeństwa wewnętrznego i przy tej jeszcze obecności te, tego kagańca, jakim, jakim jest polityka realizowana, czy strategia realizowana przez Urząd Ochrony Konstytucji, wyrażać wprost, Takich postulatów rewizji granic, prawda? postulatów wprost nacjonalistycznych czy szowinistycznych, ale robią to w sposób zawoalowany. Wiemy doskonale, że i różnego rodzaju hasła w sposób oczywisty kojarzące się z Trzecią Rzeszą są wyrażane przez polityków AfD, i to wszystko jest niestety element procesu odradzania się niemieckiej myśli mocarstwowej, niemieckiej polityki mocarstwowej, która no, wręcz do bólu skutecznie wykorzystuje takie, takie twory jak Unia Europejska do lewarowania pozycji Niemiec, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w sytuacji zmian geostrategicznych na świecie, geostrategicznych w Europie, Niemcy mogą dążyć do realizacji takich koncepcji jak Mittel Europa, nie tylko nie tylko środkami gospodarczymi. I to trzeba mieć cały czas na uwadze. Przestrzegam przed krótkowzrocznością, przestrzegam establishment polityczny III Rzeczpospolitej, zwłaszcza parlamentarzystów, członków rządu, także opozycji, członków opozycji przed takim. Przed taką euforią, przed takim entuzjazmem dotyczącym AfD, przestrzegam przed blatowaniem się z politykami tej formacji, ponieważ jest to legitymizowanie tego, co, co jest może niekoniecznie eksponowane wprost, ale niewątpliwie bardzo mocno tam występuje. Czyli, krótko mówiąc, rewizjonizmu politycznego, rewizjonizmu historycznego. Warto to mieć na uwadze. Mamy ciąg dalszy propagandy, mamy ciąg dalszy podżegania do, do wojny, mamy ciąg dalszy. Takiej eskalacji werbalnej w przestrzeni medialnej, o czym Państwu mówię. Przedstawiam to wszystko w podcaście geopolitycznym. Mówię o tych słowach polityków, czy to w kiedyś Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, który mówił o, cytuję, wdeptywaniu Putina w ziemię, czy właśnie słowa Jarosława Sikorskiego, który wielokrotnie już eskaluje to niepotrzebnie zresztą to napięcie w relacjach polsko-rosyjskich. No ale to nie są jedyne. Przykłady wypowiedzi polityków. Mamy także wpływowe portale, mamy także wpływowe media, zarówno te tradycyjne, jak i elektroniczne, które cały czas właśnie włączają się w taką narrację, która, która idzie właśnie z kręgów rządowych. No i bardzo dobry przykład to jest przykład portalu Defense 24 z 3 września. Widzicie Państwo zrzut z ekranu na swoich. Na swoich ekranach. Podczas targów MSPO, czyli Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, targi MSPO 2024, został zaprezentowany nowy dron, dron uderzeniowy Warmate 50, polski bezzałogowiec. No i. Tytuł jest znaczący, tytuł właśnie artykułu jest znaczący MSPO 20, 2024 Polski Bezzałogowiec, który sięgnie Moskwy. No i to jest jasne, już nawet w żaden sposób nie zakamuflowane, tylko powiedziane wprost, że jest to broń, która ma być użyta przeciwko Rosji, ma być być może nawet użyta w celu rażenia celów w stolicy Federacji Rosyjskiej. Tego typu narracja no, oczywiście w naturalny sposób eskaluje napięcie. Taka narracja niewątpliwie także daje asumpt tym wszystkim członkom NATO, którzy nie chcą eskalowania tego napięcia z Rosją. Taki daje, daje argument, że to Polska, że to Polska jest prowodyrem, że to Polska jest w czołówce, w topie tych państw, które chciałyby włączenia, uwikłania sojuszu północnoatlantyckiego w wojnę z Rosją. To także może być bardzo ważny argument. Oczywiście ciąg tych argumentów w celu bardzo ewentualnie ograniczonego wsparcia dla Polski, gdyby ta, gdyby Polska została wciągnięta do wojny z Ukrainą, warto to mieć na uwadze. Tutaj zachwycanie się tym, że tysiąc kilometrów zasięgu dla, dla polskiego drona da możliwość uderzeń na Moskwę, no jest oczywiście niczym innym jak tylko swego rodzaju taką narracją, która przypomina propagandę sanacyjną z lat. Z lat 30., zwłaszcza z lat 38-39. Silni, zwarci, gotowi i tak dalej. Jak się skończyło, to doskonale wiemy, ale jeszcze kilka miesięcy przed tragedią, właściwie nawet kilka, kilka tygodni przed tą tragedią, elity sanacyjne zaczytywały się w broszurze Łukasiewicza: Polska jest mocarstwem. I to jako żywo przypomina. No, Wiemy doskonale, że procesy historyczne się powtarzają i te procesy propagandy również się powtarzają. Warto zobaczyć zresztą także to, jak opinia publiczna w Polsce jest manipulowana i to w sposób niezwykle ordynarny. Proszę zobaczyć na nagłówek artykułu z 1 czerwca 2023 roku. Mamy do czynienia z bardzo prymitywną propagandą. Cytat: Moskiewski Iskander na naszych oczach. Stracił moc. Jest napisane, że rosyjskie pociski, które długo uchodziły za wyjątkowo trudne do zatrzymania, zostały, zdaniem obrońców, strącone. Pokaz pokazywanie, że Rosja traci swoje siły, że tak naprawdę Ukraina ma siły do kontrofensywy, że Iskandery tak naprawdę już niewiele, niewiele znaczą. No i spójrzmy na przekaz medialny. Całkiem niedawny, bo z 3 września 2024 roku: Cytat: Rosjanie wykorzystali jedną z najgroźniejszych broni, to z niej zaatakowano Połtawę. Koniec cytatu. No czyli się okazuje, że jednak system operacyjno-taktyczny Iskander nie stracił mocy, że jest bardzo groźną bronią. Że Rosjanie są w stanie razić naprawdę bardzo skutecznie różnego rodzaju cele związane z infrastrukturą krytyczną, z położeniem wojsk i tak dalej, i tak dalej. Więc to pokazuje, jak bardzo szkodliwa jest ta propaganda, jak, a już. Wiara, uwierzenie we własną propagandę, no, jest szczytem głupoty politycznej, i warto to mieć na uwadze. Warto to mieć także na uwadze w kontekście tego, o czym powiedziałem na samym początku i tego, na co powoływał się Radosław Sikorski: kwestia rzekomego rosyjskiego drona. To kolejny temat. Od ponad tygodnia w mediach głównego nurtu w Polsce trwa ożywiona dyskusja, czy Polska powinna strącać drony, pociski lecące w stronę polskiej przestrzeni powietrznej. Wszystko to w kontekście rzekomego incydentu z 26 sierpnia 2024 roku. Wówczas to media już zaczęły bardzo szeroko informować, że to na pewno rosyjski dron naruszył polską przestrzeń powietrzną. Zostały uruchomione liczne siły, środki w celu zaradzenia temu, w celu zlokalizowania tego, tegoż drona, prawda, pod oddziały wojska polskiego, i tak dalej, tak dalej. Cała masa zabiegów została podjęta, natomiast Media zaczęły się oczywiście rozpisywać, zlecać sondaże, czy właśnie Polska powinna strącać te drony, tutaj Dziennik Rzeczpospolita między innymi zlecił takie badania, zaczęto bazować bardzo mocno na antyrosyjskiej fobii w Polsce, podsycać te fobie, te nastroje antyrosyjskie, podgrzewać po raz kolejny, oczywiście to wszystko się dzieje w interesie, w interesie strategii amerykańskiej, która chce, tak jak już powiedziałem, stosować offshore balancing, czyli właśnie to wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami, aby... Aby właśnie stosować taką strategię, no muszą być odpowiednie nastroje. To Józef Piłsudski kiedyś powiedział, że sztuką rządzenia Polakami jest wzbudzanie odpowiednich nastrojów. I to się właśnie dzieje w przestrzeni publicznej. Szkoda, że uczestniczy w tych zabiegach propagandowych wojsko polskie które powinno być apolityczne, które powinno być absolutnie wolne od jakiejkolwiek propagandy, a zwłaszcza, a, a zwłaszcza no, powinno być wolne od, od pro, propagandy mającej na celu wciągnięcie Polski do, do wojny. No niestety od dłuższego czasu widzimy, chociażby w wykonaniu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to lansowanie hasła, że, że rzekomo to ma być jakaś nasza wojna, co jest oczywistą bzdurą. Niemniej jednak w serwisie X na dawnym Twitterze widać, widać to bardzo wyraźnie, co państwo relacjonuje w podcaście geopolitycznym. Natomiast wczoraj 5 września 2024 roku dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, czyli słynny DORSZ opublikowało oświadczenie. Oświadczenie. Dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych dotyczące incydentu w polskiej przestrzeni powietrznej w dniu 26 sierpnia 2024 roku. Tak brzmi oficjalny nagłówek, widzicie to Państwo na swoich ekranach. Pisane jest to w pierwszej osobie, natomiast problem jest taki, że nie jest to podpisane. Jest to oświadczenie dowódcy operacyjnego, ale nikt z tego oświadczenia. Nie dowie się, kto jest tym dowódcą, kto podpisuje się w ogóle pod tym oświadczeniem. To jest bardzo dziwne. Z jednej strony dowództwo, dowództwo operacyjne chce się lansować jako takie nowoczesne, stosujące otwartą komunikację itd. itd. Natomiast no, jeżeli już podpis, jest to pisane w osobie pierwszej, to rozumiem, że wypada się podpisać. No to ja oczywiście wyręczę tutaj dowództwo operacyjne i przekażę Państwu, kto jest obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Pan generał dywizji Maciej Kliż obecnie pełni tę funkcję. No i cóż możemy się dowiedzieć z tego oświadczenia? Oświadczenie jest bardzo długie. Tutaj dowódca się tłumaczy, co zostało podjęte, dlaczego zostało podjęte, ale tak naprawdę najistotniejszy jest jeden akapit i zacytuję go Państwu w tym momencie. Cytat. W związku z tym informuję iż w wyniku tego procesu oraz podjętych działań analitycznych na chwilę obecną stwierdzam z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że w dniu 26 sierpnia 2024 roku nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec cytatu. No mamy sytuację Mamy sytuację kuriozalną i w żaden sposób yy, tego kabaretu nie tłumaczy yy, cała narracja o otwartej komunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W moim głębokim przekonaniu obecny minister obrony Pan Władysław Kosiniak-Kamysz kompletnie nie kontroluje struktur mu podległych, ani Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ani Dowództwa Operacyjnego. Kompletnie nie, nie jest kontrolowana komunikacja, to nie jest spójna komunikacja. Mamy do czynienia z chaosem informacyjnym, z kompletnym chaosem. Co więcej, na podstawie tego chaosu informacyjnego są podejmowane konkretne decyzje polityczne. Jest podejmowana konkretna narracja polityczna, jak na przykład ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, który... Na łamach brytyjskich mediów mówi o konieczności strącania przez NATO rosyjskich pocisków na terytorium państwa trzeciego. No mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba zadać to. Kolokwialnie, ale trzeba zadać to pytanie: czy leci z nami pilot, czy ktokolwiek jeszcze w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej w ogóle kontroluje to, co się dzieje w polskiej przestrzeni publicznej, w polskiej przestrzeni informacyjnej? Mówi się tak wiele o zwalczaniu dezinformacji, o zwalczaniu manipulacji, o zagrożeniu rosyjską wojną informacyjną. Okazuje się, Szanowni Państwo, że nie trzeba żadnych y, rosyjskich dronów, y, tylko mamy do czynienia z dezinformacją produkcji własnej, made in Poland. Produkcja dezinformacji Made in Poland. Informacja, którą żyły przez tydzień, ponad tydzień media głównego nurtu w Polsce, zagrożenie ze strony Rosji, rosyjski dron, którego jak się okazuje, nie było. I teraz zadajmy sobie pytanie bardzo poważnie. Już przejdę troszeczkę z tej, z tej ironii na, na, na poważniejszy ton i zadam pytanie bardzo poważne. Co będzie, jeżeli realnie będzie Polsce cokolwiek zagrażać? Z jakiejkolwiek strony, będzie realne zagrożenie przestrzeni powietrznej. Przecież to jest oczywiste, że po takim kabarecie, jakim zafundowało nam Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Operacyjne i tak dalej, każdy dowódca będzie się bał. Bał podjąć określone działania, bo będzie się bał kolejnego ośmieszenia, no bo to jest ewidentne ośmieszenie. Pytanie, w czyim interesie w ogóle jest tak zwana otwarta komunikacja, jeżeli nie ma do tego Przygotowanych struktur. Nie ma profesjonalistów, którzy zajmują się komunikacją. Mamy do czynienia z chaosem informacyjnym, który sprzyja wszystkim przeciwnikom państwa polskiego. Tak jak powiedziałem już na samym początku dzisiejszego odcinka, nie tylko tym poza NATO, ale także tym w NATO. Przecież Polska ma swoich antagonistów, również w NATO, którzy są przeciwni takiej polityce, jaką Polska realizuje. I to jest woda na młyn. Kto będzie poważnie dzisiaj Polskę traktował? To jest woda na młyn dla, nazwijmy to wprost, niemieckiego lobbyingu w NATO i w Unii Europejskiej. Dla Niemców, którzy chcą przejąć kontrolę nad obroną powietrzną całej Unii Europejskiej. To jest pokazywanie, wprost, pokazywanie Niemcom. Jesteśmy niekompetentni. Polscy dowódcy, polska obrona powietrzna, to jest kompletna amatorszczyzna, to jest kompletny brak profesjonalizmu. I to jest argument dla Niemców, dlatego żeby przejąć kontrolę nad przestrzenią powietrzną całego, całej Unii Europejskiej, całego, całej części Europejskiej Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest niewyobrażalny skandal to, co się dzieje, a tego typu komiczne wręcz oświadczenia, które nie są w ogóle podpisane z imienia i nazwiska, nie powinny nigdy mieć miejsca.